Hej, hej, witam wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z quizami. Jak co roku robię quizy o tematyce sylwestrowej, noworocznej. E, także, moi kochani, koniecznie napiszcie w komentarzu, jak planujecie spędzić tegorocznego sylwestra. Ja tymczasem zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. I zaczynamy od pierwszego quizu. Uda nam się odgadnąć, co robisz w sylwestra. Ogólnie sprawa jest taka, że nie wiem, co będę robiła w sylwestra. E, także zobaczymy, co quizy nam powiedzą. Ciekawe, czy to się sprawdzi. Na początek, ile tak właściwie masz lat? 10 lub mniej? 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31 i więcej. Ja mam 22 lata, także zaznaczam przydział 21-25. W skali od 1 do 6, jak bardzo co roku nie możesz doczekać się Sylwestra? Nie wiem, jak co roku, bo ogólnie każdy rok jest inny, no nie? Raz się chce bardziej, raz mniej. Myślę, że w tym roku 5. Zaznaczę, jakie jest Twoje postanowienie noworoczne. Do wakacji chcę dorobić się świetnej sylwetki. Zacznę się zdrowo odżywiać, skończę z nałogiem, zacznę się dobrze uczyć, zacznę spełniać swoje marzenia. Inne ma, nie mam postanowienia. Na pewno myślę, że postanowienia są fajne, żeby robić. Ogólnie tak, chciałabym, a to jest takie trochę śmieszkowe, że chciałabym sobie zrobić kaloryfer na brzuchu, <noise> ale nie wiem, czy to się uda jedząc pizzę z biedronki, jak wy to mówicie, ale wiesz co, myślę, że spełniać swoje marzenia. To jest chyba najważniejsze tak naprawdę. No, no, to naprawdę. To, to chyba każdy musi to zaznaczyć. Jak ktoś zaznaczy coś, jak ktoś zaznaczy coś innego, to to przypałek. <noise> nie no, w każdym razie każdy robi co chce, no, nie? Z czym związane jest twoje najpiękniejsze wspomnienie z 2015 roku? Sukcesem, podróżami, miłością, rodziną, przyjaciółmi z czymś innym. A wiecie co? Tak tych wspomnień tak naprawdę jest bardzo dużo i nie wiem, jakie jedno wybrać. Znaczyłabym między sukcesem a podróżami. W tym roku sobie też powiedziałam: w Paryżu, w Chorwacji, we Włoszech, Francja dużo młodych podróży w sumie Anglia. O kurde, naprawdę. I sukces. Sukces w sumie też mam taki jeden: swoje własne mieszkanie, ale właśnie chyba te podróże. Chyba tych podróż było bardzo dużo i chciałabym, żeby podróże właśnie były w następnym roku też. Bardzo, bardzo. To jest takie jedno z moich marzeń życiowych, że tak powiem. Nigdy się ono nie kończy. Wybierz napój: kola, herbata, kawa, sok pomarańczowy, coś alkoholowego, coś innego. Sok pomarańczowy. Powiem Wam, że jak byłam właśnie we Włoszech, w knajpach, to wszyscy zamawiali kawy po euro, po półtorej, ja zamawiałam sok, tam chyba 5 euro on kosztował. W ogóle wszystko, było co było najdroższe do picia, sok. Także pozdro. Masz zamiar w tym roku puszczać fajerwerki. Ja Wam powiem, że ja nigdy nie puszczałam fajerwerków. Nie, no pewnie co roku to robię, nie, ale chętnie na nie popatrzę. E, nigdy w życiu to niebezpieczne. Ja nie, ale moi rodzice pewnie tak. Powiem Wam, że Nigdy tego nie robiłam, z tego względu, że zawsze straszono, że to jest niebezpieczne, że uwaga, że tutaj jakieś wypadki, coś tam. Lubię oglądać, bardzo lubię, uważam, że to jest tak fajnie, że tak. Może to być nawet romantyczne. <laughs> Także uwielbiam oglądać, uwielbiam. Także, o, zaznaczę. Chciałabym w Dubaj kiedyś zobaczyć. O, to jest takie marzenie moje, wielkie, wielkie, takie. O ja, no normalnie największe pojechać do Dubaju i zobaczyć, spędzić tam nowy rok. Sylwestra. Kurde, naprawdę. Jak w, zesz w zeszłym roku spędzałeś sylwestra? W domu przed telewizorem z rodzicami, w domu z najlepszym przyjaciółmi, byłem na najlepszej domówce na świecie, w klubie, na sali balu, coś innego. Yy, byłam w domu ale nie przed telewizorem i nie z rodzicami, chyba przed komputerem. <grym> także znaczy, że w domu. W sumie telewizor był, także można to zaznaczyć. I na koniec wybierz obrazek. Słuchajcie, mi się spodobał ten tygrysek. Fajny to, ale te buty też są piękne. Mm, tutaj takie miasto nocą też bardzo lubię i tańcowanie. O ja, ja lubię tańczyć. Tutaj piękna para to mogłabym być ja. <laughs> Wychodzisz na imprezę ze znajomymi. W tym roku czeka cię niezapomniana zabawa na domu, w lub w klubie. W gronie najlepszych przyjaciół tańce do białego rana. Dużo śmiechu, super wspomnienia, gwarantowane, udało się odgadnąć. Daj znać w komentarzu, dajcie znać, co Wam wyszło, bo ja nie wiem. W sumie ale bardzo lubię tańczyć, także Sylwester i taniec. ojojoj, oj, oj, to super połączenie. Do której godziny wytrzymasz Sylwester? Zawsze jak się było małym, to było tak, do której się wytrzymał się, działo się jak najdłużej. A w sumie teraz w tygodniu potrafię, na przykład teraz jest wolny przerwa świąteczna o czwartej, o trzeciej szłam spać, a kiedyś to był hardcore, tyle wytrzymać. Także ile masz lat? Myślę, że to jest dobre pytanie tutaj, bo jeżeli są młodsze osoby, to może zaznaczą, że krócej wytrzymają. No, ja mam 19-25, to jest mój przedział. Co przeważnie pijesz na Sylwestra? Szampana, picolo, wódkę, wino, piwo, drinki, ale fajne drinki Porsche, takie podświetlane. Jak zrobić takie, że to szklanka jest podświetlana, czy co? Chciałabym taką szklankę. Ogólnie powiem Wam, że ja zawsze lubię szampana picolo i w ogóle ja bym mogła sobie tak go pić częściej. No, ale piję go tylko Sylwestra, i tak mi to zostało może z dzieciństwa. Jak mogę wybrać szampana z alkoholem albo picolo? To wybiorę picola, ale kupiłam sobie szampana z flamingami, słuchajcie, Moeta, także, ale to będzie na specjalną okazję zestawiony. Może na parapetówkę, zobaczymy, kto wie. Jaki masz stosunek do alkoholu? Potrafię sporo wypić, ale się kontroluję, czasem przesadzam, lubię się napić, ale z umiarem. Piję okazjonalnie, w ogóle nie piję. Zaznaczyłabym albo to, albo to. No czasem się zdarza, także zaznaczę może okazjonalnie, ale zazwyczaj nie piję alkoholu z tego względu, że prowadzę samochód. I to było takie moje postanowienie, że jak zacznę jeździć samochodem, to. No to nie będę pijał alkoholu o, w ten sposób. Gdzie planujesz spędzić tegorocznego serwestera na domówce ze znajomymi w klubie w, w domu z rodziną, samotnie, jeszcze nie wiem, gdzie indziej. No nie wiem. Nie wiem szczerze powiem, co będę robić. Chciałabym to wiedzieć, no ale niestety. E, czy lubisz imprezować? Kocham lubię niezbyt, lubię raczej. Nie nienawidzę. Powiem wam, że lubię. Kiedyś byłam typem imprezowiczy, ale już myślę, że się trochę naimprezowałam, także tego jest mi. Aczkolwiek jakby była zaproszenie na jakąś fajną imprezę. Na pewno bym skorzystała. Ja, jak zachowujesz się na innych imprezach? Przeważnie mi się nudzi, bawię się do białego rana. W połowie imprezy idę do domu, nie chodzę na imprezy. Właśnie nie chodzę, ale jak się zachowuję, bawię się do białego rana. Bardzo, bardzo lubię. Lubię. Nie, nie lubię zamuleć, na pewno nie. Z... No, to jest to od... zupełnie odpada. Czy masz dużo znajomych przyjaciół? Mam jednego najlepszego przyjaciela, dwa, trzy całą paczkę nie mam przyjaciół. Uważam, że nie liczy się ilość, ale jakoś także tak zaznaczam. Jedź są twoi znajomi, głośni, spokojni, nie mam znajomych. Ja lubię ludzi inteligentnych, śmiesznych, <laughs> a więc nie wiem, tutaj powiem tak, głośni, spokojni, raczej głośni, chyba to lubię. Lu nie lubię tak za bardzo ludzi takich mocno, mocno spokojnych. A będziesz chyba bawić do białego rana. Uwielbiasz imprezować tak samo jak twoi znajomi, potraficie imprezować całą noc, a rano stać i normalnie funkcjonować z tego sylwestra czeka Cię niezapomniana noc, kurde, tyle takich tutaj dają mi. Rzeczy, to może faktycznie będzie mnie jakaś imprezka czekała, ale muszę powiedzieć, że ja po sylwestrze nigdy nie umiem wstać normalnie. O nie, zawsze jest kolejny dzień cały za mulki. Czy siedzę w domu, czy gdzieś idę, dajcie znać, czy też tak macie, że kolejnego dnia leży się cały dzień w łóżku i je chipsy, które zostały z sylwestra. Wróżba, co Cię spotka w nowym roku? Wybierz obrazek i poznaj przepowiednie. Zobaczymy. Więc tak, mam tutaj zimowe obrazki, taki śnieg ze światełkami, bombka, choinka, taka bombka. To, 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 to. Kociu piękny. Piękny kociu. Ale chyba to znaczy? Słuchajcie, wieża Alpla tam chyba jest. Znaczam. Wygrasz totolotkę. Kurde, tyle w Totolotka gram. Znaczy, w Totolotka może mniej, ale zdrapy, które zdrapuję, że chciałabym, bo to by było ciekawe, bo w sumie naprawdę zdrapałam Chciałam powiedzieć kilkaset, ale wydaje mi się, że nawet już w tysiącach mogę liczyć zrapane zrabki przeze mnie. Sukces! Wygraną masz już w kieszeni. Normalnie, to ja chcę taką wygraną. Zobaczymy, czy to będzie prawda. A wiecie co? Ktoś mi napisał w komentarzu, przejdźmy sobie do kolejnego quizu i Wam powiem. Ktoś mi napisał w komentarzu, że w poprzednim roku, jak było, co się czeka, to była przeprowadzka. Właściwie w tym roku jeszcze ta przeprowadzka nie czeka, ale mam swoje mieszkanie i po nowym roku będę się przeprowadzać, także. Coś tam było, a wtedy byłam zdziwiona, mówię co? Nie planujesz żadnej przeprowadzki tego, a tutaj takie? Także quizy to miały, yy, quizy się nie pomyliły, także mam nadzieję, że tutaj też się nie pomylą, właśnie w tym totalotku. Dobra. Jaki strój powinnaś założyć na Sylwestra, zacznijmy od tego, gdzie się wybiera. No właśnie, nie wiem. Zaznaczmy, gdzieś indziej, bo nie wiem. Do której godziny zazwyczaj wytrzymujesz Sylwestra. Kładę się spać, jeszcze przed północą, nowy rok przecież nie ucieknie. Wytrzymuję do północy, ale niedługo potem idę spać. Wytrzymuję dotąd, dopóki trwa impreza, do białego rana, zależy, gdzie jestem. W sumie zależy, gdzie jestem, bo w domu, jak mi się chce spać, to pójdę spać, jak była na imprezie, to bym wytrzymała do białego rana. E, najlepszy makijaż, słuchajcie. Powiem wam, że lubię takie naturalne makijaże, więc chyba wybiorę ten. Kiedyś to, powiem wam, oglądałam moje zdjęcia sprzed trzech lat, to się tak malowałam. Teraz to jakoś mi się nie chce. Wolę naturalność. Z, z wiekiem, jak się człowiek starzeje, to, to się zmienia, o tak powiem. Jaki jest Twój stosunek do noszenia szpilek? Uwielbiam szpilki, zakładam je tylko na ważne okazję. Szpilki to narzędzie tortur. Eee, to znaczy, że narzędzie tortur, bo chciałam zaznaczyć, że ich nie noszę. Kiedyś nosiłam i taka prawda, że nosiłam te buty, że ładnie wyglądały nogi i tak dalej, ale. Nie były wygodne, nie były. I powiem Wam, że nie znam jeszcze osoby dotąd, która by mi powiedziała, że szpilki są wygodne. Także trochę mi krzywdy zrobiły, więc zaznaczmy, że niech będą to tortury. Wybierz paznokcie. Podobają mi się te lustrzane, fajnie wyglądają. Następnie, jak często chodzisz na imprezy? Co tydzień? Kiedyś chodziłam, co tydzień. Tak często, jak tylko się da, jeden, dwa razy w miesiącu, raz na kilka miesięcy, tylko na specjalne okazje nie chodzę na imprezy. W sumie nie chodzę teraz, ale bym poszła na jakąś. Wybierz najlepsze buty, powiem wam, że konwersy. Ale podobają mi się też te spaderille z Chanel. Jestem ciekawa, czy są wygodne, ale słuchajcie, słyszałam, że w ogóle ich kupić nie można. To jest dla mnie trochę śmieszne, bo ludzie mają kasę, one dużo kosztują pieniędzy i tak myślę sobie, że jak ktoś. Ma pieniądze na to, to powinien normalnie pójść i kupić, zważając na to, że to dużo kosztuje, nie? No to są kolejki, trzeba się zapisać na to, tak samo jak na torebki. To jest, nie wiem, czy słyszeliście o tym, bo jak ja o tym słyszałam, to się trochę zdziwiłam. Z Sylwestra, pijesz picolo alkoholowego szampana, nie? Jak ja lubię picolo, normalnie powiem Wam, że to jest najlepszy szampan. Sukienka w cekiny. Idealna dla Ciebie będzie błyszcząca cekinowa sukienka. Nie mam takiej. Tylko w niej będziesz czuła się świetnie na imprezie sylwestrowej, a wzrok wszystkich będzie zwrócony w Twoją stronę w sklepach jest pełno cekinów i błyszczących materiałów, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Powodzenia na zakupach i udanej nocy sylwestrowej. Moi kochani, dajcie mi znać, co wyszło wam w tych quizach. Ja muszę wam teraz złożyć moje życzenia, takie jak w poprzednim odcinku z poprzedniego roku w ogóle. Zapraszam Was do odcinka quizowego rok temu. Jeżeli trafiliście z tego odcinka, to tam się odezwijcie, że jesteście z quizów pod quizami, to będzie śmiesznie brzmiało, no ale chciałam Wam życzyć, żeby nowy rok był lepszy od poprzedniego, ale gorszy od następnego. To są moje życzenia dla Was. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie sylwestrowego subka, subskrypcja, żeby być ze mną w nowym roku, żeby widzieć moje filmy, żeby komentować, łapkować, subskrybować. Będzie bardzo fajnie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Szczęśliwego nowego roku. Dajcie znać, co robicie w Sylwestra, albo jak byście chcieli go spędzić. Jaki Wasz jest taki wymarzony Sylwester. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki. Pa, pa!